Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałek. Wiem, że wiele osób nie lubi tego dnia i nawet kiedy słyszy poniedziałek, ma złe myśli, ale rozpoczynamy kolejny dzień z Panem Bogiem i posłuchajcie tekstów biblijnych na dzisiaj, a ja przede wszystkim skupię się na tym pierwszym. Pierwszy tekst. Pan był z Józefem i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. I drugi, Paweł pisze, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Moi drodzy, wielu z nas nie lubi tego poniedziałku. Powiedzmy sobie szczerze, wielu mówi, muszę znowu iść do pracy, znowu jakieś ciężkie wyzwania, znowu ktoś będzie czegoś ode mnie chciał. Pamiętamy historię Józefa, jeśli nie pamiętamy, to krótko ją przypomnę. Józef, znienawidzony przez swoich braci, zostaje prawie że zamordowany, później sprzedany do karawanie kupieckiej, która wywozi go do Egiptu. Tam, wiemy, jest posądzany o romans z żoną Potyfara, trafia do więzienia niesłusznie. Ale później, dzięki temu, jak Pan Bóg go prowadził, dzięki jego wierności, ufności, zostaje uwolniony z tego więzienia, a później, można by powiedzieć, zostaje nawet takim premierem Egiptu, jest odpowiedzialny za dostatek w Egipcie. I kochani, na koniec jego historii spotyka się z braćmi, po kilku próbach w końcu przedstawia im się, ratuje ich z opresji, ale też przebacza im i mówi takie słowa: wy knuliście wprawdzie zło przeciwko mnie, ale Pan Bóg obrócił to w dobro. I moi kochani, ja życzę każdemu z Was, ale sobie też, byśmy mogli nie tylko poniedziałek, ale każdy dzień zaczynać z taką ufnością, że nawet jeśli zapowiada się źle, wieczorem będziemy mogli powiedzieć: dzięki Ci, Panie Boże, bo Ty jesteś Bogiem cudów, który potrafi nawet zło obrócić w dobro. Życzę takiego dnia i proszę, byśmy teraz razem się pomodlili. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem cudów, za to, że tak jak prowadziłeś Józefa, możesz prowadzić każdego z nas w każdym kolejnym naszym dniu, bez względu na nazwę tego dnia, czy to jest poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Prosimy Cię, Panie, byśmy byli w stanie zaufać Tobie na tyle, byśmy mogli wieczorem, udając się na zasłużony odpoczynek, z wdzięcznością dziękować Ci za Twoje błogosławieństwo, za Twoje prowadzenie, za Twoje cuda. Dziękujemy za to przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Życzę Wam wspaniałego, dobrego dnia i polecam w chwilach trudnych przeczytanie czy przypomnienie sobie historii Józefa i tego, jak Pan Bóg go cudownie prowadził. Zostańcie z Bogiem.